A teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest jakby bonusowy odcinek Let's Play Sonic Adventure 2. Dziś nie będziemy grać w grę, aczkolwiek możliwe, że będziecie mieli w tle gameplay z SA2, ale jest otóż pewien dokument w japońskiej instrukcji Sonic Adventure 2 Battle. W sumie nie jestem do końca pewien, czy w oryginalnym Sonic Adventure 2 też jest, ale jest on zatytułowany The Truth of 50 Years Ago, czyli prawda o wydarzeniu sprzed 50 lat. Tak to wytłumaczyłem. Tłumaczenie może nie być dokładne, ponieważ to zostało przetłumaczone z języka japońskiego na angielski przez użytkownika Sonic Retro bodajże, Koji Chao. I oczywiście teraz moje, jak mogliście zauważyć na streamie ci, co byli, a co nie, to mogę powiedzieć po prostu, że ja przetłumaczyłem na język polski. Tekst jest opowiedziany, jakby to był reportaż Róż, który mogliście widzieć w jednej ze scen, że wysyła do prezydenta raport, czy gdzieś tam. I teraz wam go chciałbym przeczytać, a więc zaczynajmy. W trakcie mojego ostatniego kryminalnego śledztwa znalazłam sekretne informacje na temat projektu Shadow poprzez dziurę w zabezpieczeniach systemu GUN i poinformowałam prezydenta. Był zaadresowany do profesora Geralda od prezydenta tamtych czasów, 13 prezydentów temu, dyskretnie prosząc go o trochę nowych badań. Temat listu jest następujący. Odwieczne i ostateczne marzenie ludzkości. Badania na temat nieśmiertelności. Geralt uparcie odmawiał tej prośby, że to przekracza limit człowieka. Jednakże, i właściwie ironicznie, w końcu najukochańsza wnuczka Geralda, Maria Robotnik, da mu powód, by przejrzeć plany. Maria cierpiała na chorobę NIDS, czyli zespół niedoboru odpornościowego. Innymi słowy, nasze AIDS, na którego lek był trudny do stworzenia. Mimo że z pozoru nie mogła oczekiwać wyzdrowienia z tej choroby, badania nad lekarstwem były kontynuowane na ARK, zanim pomyśleli, że nieuleczalna choroba mogłaby zostać zgładzona przez deklarację Geralda na temat jego nowym uczeniu się o nieśmiertelności. Zaawansowane badania były szczelnym sekretem ARK. Archiwa twierdzą, że nazwa Projekt Shadow została dana poprzez sarkazm, że istota nie mogła rzucać cienia, co nie byłoby możliwe. Wpierw wszyscy myśleli, że ten plan był zbyt lekkomyślny i naciągany, by kiedykolwiek był wytworzony przez obdarzony umysł profesora Geralda. Szmaragdy chaosu zostały zbadane i doprowadziły do powstania Chaos Drives, które były testem do zaaplikowania ich nieskończonej energii do żywej istoty. Kiedy główny projekt miał zostać rozpoczęty, kiedy tylko prototyp został skończony. Prototyp ostatecznej formy życia, zrobiony na wzór jaszczurki, okazywał wiele oznak wspaniałego wzrostu, regeneracji, odbudowy i samoreprodukcji. Badacze byli tym wstrząśnięci. Lecz gdy tylko radość, jak dobrze radził sobie prototyp, dochodziła do ich głów, stał się nieposłuszny i trudny w kontrolowaniu, powodując wiele problemów. Wkrótce wzrosły wątpliwości, zaczęli zadawać pytania o kontynuację projektu, jak też o ich bezpieczeństwo na pokładzie. Prawda nie jest określona na temat tego, kto przesłał prywatne informacje na temat projektu do GUN. Jednakże było to powszechnie uważane, że była to jedna z kilku osób zaniepokojonych prototypem, kiedy stał się lekkomyślny. Ci, którzy byli wśród tych z topowego rankingu GUN, bardzo nie podobała im się organizacja badawcza i sformułowali plan, by zamknąć samą ARK. Biorąc korzyść przez jej teraźniejszą sytuację, ich sekretny plan miał kryptonim Niezniszczalna Pieczęć ARK. Wszyscy mieszkańcy stacji mieli zostać ewakuowani ze strefy zagrożenia biologicznego, które na nieszczęście było generowane z Instytutu Badawczego ARK, który potem miał zostać zamknięty. To był ich rzekomy cel strategii. Oczywiście prawdziwy cel byłby zamknąć ośrodek badawczy ARK, wymazać projekt Shadow z istnienia i winić za to profesora Geralda, jako osobę, która była powodem wypadku. Plan został wykonany, poprzedzeniem tym, że GUN nic nie wiedziało i w zaledwie w ciągu tygodnia rozpoczynania planu wszyscy mieszkańcy ARK zostali przeniesieni na planetę. Wszystkie ośrodki badawcze na pokładzie ARK zostały zatrzymane przez GUN,
i wszystkie osoby zaangażowane w projekt Shadow, poza profesorem Geraldem, zostały ogłoszone jako ofiary katastrofy. Plan został w końcu zakończony, gdy prototyp ostatecznej formy życia został znaleziony i zamknięty daleko w najgłębszych odmętach stacji. Lecz przeliczyli się w swoich planach. Wyglądało na to, że profesor Gerald już kończył ostateczną formę życia, Shadowa, lecz używając do tego innej pożądanej formy, gdy plan był w trakcie wykonywania. Gdy nagle służby specjalne GUN w pośpiechu wkroczyli do Instytutu Badawczego. Geraldowi udało się uciec i w powierzeniu Marii, jego wnuczce, sprawdzając by upewnić się, że jedna kapsuła ratunkowa została wyrzucona w stronę planety. W dodatku, że położenie kapsuły w tym czasie nie było znane. Teraz nie jest wiadome, czy jest Shadow the Hedgehog, jest Shadowem, który został zamknięty na Prison Island. Czy to kopia stworzona przez kogoś innego? Czy może to oryginalny Shadow, który został wyrzucony w kierunku planety? Nie ma sposobu, by to stwierdzić w jakikolwiek sposób.